Projekty, które KGHM Polska Miedź już realizuje, wpisały się w potrzeby i wymogi programu Horyzont 2020, który jest pierwszy na tak szeroką skalę unijnym programem. Ma on wzmocnić rolę nauki i innowacji oraz ich wykorzystywanie i zastosowanie m.in. w przemyśle. Miedziowa spółka uczestniczy w trzech projektach z programu Horyzont. Jest to konieczne, wynikające z tego, że funkcjonujemy w nowej rzeczywistości, która stwarza przed nami nowe wyzwania ze względu na warunki geologiczne, na warunki temperaturowe, na szereg nowych potencjalnych niebezpieczeństw, z którymi musimy się mierzyć w związku z prowadzoną działalnością budowlaną na nowych głębokościach, jak to przypomnę, że obszar głębokości Głogowa Głębokiego, czyli kopalnia Równa, gdzie prowadzimy pracę, to jest najgłębszy górniczy pokład w Polsce. Projekty KGHM w ramach Horyzontu 2020 dotyczą m.in. alternatywnego górnictwa, czyli wydobycia metali ze złóż głębokich bez konieczności transferu rudy na powierzchnię poprzez wykorzystanie biotechnologii, czy też projekt dotyczący zastosowania na terenie kopalni procesów hydrometeorologicznych do przerobu koncentratów znacznie zwiększających efektywność i podnoszących uzysk surowców. To, co jest podstawą do podpisania naszej umowy, to jest to skierowanie się KGHM-u jako naszego lidera na innowacje. Wszystko zaczęło się już, proszę Państwa, w 2015 roku, kiedy KGHM wygrał właśnie Biomor. Dostał wtedy nagrodę kryształowej Brukselki właśnie od KPK, była specjalna gala i tym samym też pokazuje pewną dobrą praktykę, jest przykładem takiego sukcesu. Poza spółką KGHM w programie Horyzont 2020 bierze udział wiele innych podmiotów z terenu Dolnego Śląska, które w sumie z puli unijnego projektu otrzyma blisko 14 milionów euro.